Spotykamy się dziś, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić nasz kraj przed upadkiem. Ale zacznijmy od początku. Co to jest Konstytucja? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. W Konstytucji określone są zasady działania państwa, prawa i wolności obywateli. Ludzie wymyślili Konstytucję, żeby wzajemnie zapewnić sobie wolność. W historii było wiele postaci, które same decydowały o wszystkim, nie licząc się z potrzebami innych. I pewnie niektórzy byli zadowoleni z takich rządów, ale większość ludzi cierpiała. Dlatego wymyślono sposób na zabezpieczenie każdego, współczesną demokrację i prawo. Konstytucja to nie jest banalny dokument. To najważniejsze prawo w Polsce. Ustala, jak wyglądają wszystkie władze, która za co odpowiada i przed kim musi się tłumaczyć. W krajach demokratycznych system władzy przygotowany jest tak, że każda funkcja w państwie jest pod czyjąś kontrolą. Chodzi o to, by nikt, ale to absolutnie nikt, nie mógł robić, co mu się żywnie podoba. Dzięki temu każdy obywatel wie, że żadna władza nie da rady zasadzić się na jego podstawowe prawo – wolność. Wolność wyznania, sumienia, wolność osobistą. Właśnie po to Polacy przez lata pracowali nad demokratyczną konstytucją. I właśnie po to przyjęli ją w demokratycznym referendum. A dlaczego Konstytucja 3 maja była taka ważna? Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Dla Polaków Konstytucja 3 maja była źródłem nadziei, otuchy. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku pierwszego rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję. Caryca Rosji, król Prus i cesarzowa Austrii postanowili nie dopuścić do wzmocnienia Polski i poważnie ją osłabić. W 1772 roku dokonali oni pierwszego rozbioru. Armie sąsiednich krajów bez oporu weszły na terytorium Polski i zagarnęły część jej ziem. W ten sposób Rosja zajęła wschodnie krańce Polski z miastem Witebskiem. Prusakom od dłuższego czasu zależało na połączeniu zachodniej i wschodniej części swojego państwa. Dlatego zajęli Pomorze Gdańskie. Przy Polsce pozostały jednak Gdańsk i Toruń. Austria zajęła całą południową Polskę z Lwowem, ale bez dawnej stolicy Krakowa. Co wiemy o Konstytucji 3 maja? Konstytucja wprowadzała w Polsce ustrój monarchii konstytucyjnej. Konstytucja naprawiała ustrój państwa, znosiła liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Ustawa rządowa przygotowywana była w tajemnicy, tak by nikt nie zdołał zapobiec jej uchwaleniu. Nie wiem, czy wiecie, że Konstytucję 3 maja uchwalono używając pewnego podstępu. Wykorzystano fakt, że większość posłów wiosną 1791 roku wyjechała na święta wielkanocne. Na 5 maja postanowiono zwołać nagłe posiedzenie, licząc na to, że część przeciwników Konstytucji po prostu nie przyjedzie. Sprawa się wydała i dlatego przesunięto to wydarzenie o 2 dni, na 3 maja. Dzień wcześniej 83 spiskowców spotkało się razem i umówiło, że następnego dnia będą popierać Konstytucję i podpisali tak zwaną asekurację. Dzień później wszyscy zebrali się w tej sali. Dookoła Zamku Królewskiego było wielu zwolenników Konstytucji, w tym także mieszczan oraz zebrane oddziały wojskowe. Obrady były bardzo burzliwe i niełatwe. Doszło m.in. do protestu. Poseł Jan Suchorzewski wybiegł na środek sali i zagroził zebranym, że zabije swojego małego syna, aby, jak to on powiedział, nie ujrzał upadku wolności. Na szczęście dziecko uratowano. W pewnym momencie król siedzący na tronie podniósł rękę na znak, że chce coś powiedzieć. Ktoś zakrzyknął: król zaprzysiągł Konstytucję. Wszyscy krzyknęli: wiwat,
wstali z miejsc i ruszyli do pobliskiego kościoła świętego Jana, by przysiąc na tę konstytucję. Na wieść o uchwaleniu konstytucji odbyła się wielka patriotyczna manifestacja, a lud całej stolicy wiwatował na cześć jej twórców. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego i Stanisława Staszica. Uchwalenie konstytucji wywołało wściekłość władczyni Rosji Katarzyny II. Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy. Przeciwnicy konstytucji w 1792 roku zawiązali konfederację w porozumieniu z Katarzyną II w miasteczku Targowica. Niestety nie wszyscy zgadzali się z reformami Sejmu Wielkiego. Nade wszystko nie były one mile widziane w Rosji. Część magnatów w porozumieniu z carycą Katarzyną II w 1792 roku w Petersburgu zawiera konfederację skierowaną przeciwko zmianom. Oficjalnie decyzję o jej zawiązaniu ogłoszono w Targowicy. Przywódcami Konfederacji Targowickiej byli Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Do dziś Targowica jest symbolem zdrady narodowej. Jeden z oryginalnych egzemplarzy Konstytucji 3 maja, wywieziony przez Rosjan po trzecim rozbiorze do Moskwy, wrócił do Warszawy na mocy traktatu Ryskiego. Władze komunistyczne pomniejszały znaczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji. 3 maja przestał być świętem. Sejm 10 kadencji zdecydował o przywróceniu temu dniu świątecznego charakteru. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w całym kraju odbywają się uroczystości. Uchwalenie Konstytucji 3 maja było wielkim wydarzeniem. Był to akt odwagi i patriotyzmu. Czym zatem jest dzisiejszy patriotyzm? To miłość do ojczyzny. Do symboli narodowych. Flaga! Godło! Hymn! To wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca się podzięła, szabę podbierzemy. Marsz na Skąbrowski, ważne rocznice. Zachowanie tradycji. To wiersze patriotyczne. Kto ty jesteś? Kolek mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czy ta ziemia? Mam ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W polskie wierzę! Polskie wierzę! To dostrzeganie piękna naszego kraju.
polskim sportowcom. To wspólnota. Dziękujemy za uwagę.